Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na obiekcie 140. Bohaterem bitwy jest Rexio 91. Karelia, bitwa standardowa, losowanie na topce, dwie artylerie na stronę. No i cóż. No i nic. Czekamy na rozpoczęcie bitwy. Obiekt 140. No, rzadziej go widać na randomach. Jeżeli już, to spotyka się inne ruskie medy, no taki znak czasu. Po prostu pozmieniano trochę te drzewka, tak więc obiekt 140 został odstawiony przez wielu graczy na półeczkę. Dominują jakby inne pojazdy, ale obiekta 140 nadal się spotyka i nadal jest to całkiem fajna maszyna. No, na pewno lepsza niż Leopard. Pierwsze starcie, że tak powiem. Ten Leopard. Aha, to jest Leopard PTA. No to tym bardziej, jeszcze ze stokowym działem. No to już biedak nie ma najmniejszych szans w starciu z obiektem 140. No i czyżby tylko oni tu przyjechali? Nie, jest T-34 przez 2 jeszcze. I jest na plecach. I zdąży wjechać, więc trzeba jak najszybciej uporać się z tym Leopardem. Żeby nie zostać wziętym, dwa ognie. Całe szczęście, że artyleria przywaliła tylko za 142. Leopard PTA przełączył się na pociski odłamkowo-burzące. No świetna wiadomość, normalnie. Za te dwa strzały to już mógłbym mieć konkretny damage. T-34 przez 2... T-34 myślnik 2 to... Gdzieś zabałaganił. Mógł już dawno wjechać na plecy naszemu bohaterowi. I schować się jednocześnie przed ostrzałem tego T-44, ale nie, postanowił skończyć T-44 i teraz dopiero no, jeden strzał będzie bolał, chyba że uda się odbić. 160? Z czego on strzela? Z APCR-ów? Boże, co ci przeciwnicy mają za działa? Co za działa? No nie, śnie chyba. No jeszcze jak wrogi obiekt 140 zacznie strzelać z ułamkowo burzących, no albo z jakiegoś śmiesznego działa małego kalibru, to naprawdę zacznę się śmiać. No obiekt 705, bardzo agresywnie, ale spóźniony. Artyleria nas tutaj gnębi. Może wypadałoby podjechać pod skałki, nie zwlekając. No tutaj dopiero teraz się nasz bohater zaświecił. No dziwne, dziwne. No, ten strzał... dobrze. Artyleria nam pomogła, bo to naprawdę by bolało za kilkaset... Ach, teraz też ten przejazd był taki... No, na otrzymanie właśnie tej pestki. Można było z nim poczekać, chociaż z drugiej strony artylerie już pewnie czekały na okazję, żeby... to miejsce rąbnąć po raz kolejny, więc i tak by się skończyło stratą HP. No i czy ten obiekt 140 będzie chciał się wychylić, będzie chciał uciec na jego miejscu? No nie wiem co bym zrobił. No, tutaj wróg ma troszeczkę mniej czołgów, 3 tylko widoczne. Po drugiej stronie więcej pojazdów, ale naszych też tam jest całkiem sporo. Na środku nikogo nie ma. Podjeżdża kawulec, podjeżdża 120, podjeżdżają również nasi. To dobrze, przeciwnicy będą zajęci. No i od boku można pić oczywiście kolejnego przeciwnika, więc jak na strzelnicy w tym wypadku wypadałoby zdjąć lufę, schować, żeby nie przyjąć. Ładnie, 4000 naklepane. I ten obiekt 140, który za chwilę będzie wygoniony z tamtego miejsca, więc będzie okazja, żeby mu walnąć może jedną, dwie pestki. No, on tam za długo nie pożyje, no, ale chyba lepszą opcją jest dla niego... No, właśnie. O, jest przestrzał. Kitranie się za tą skałką w tym momencie i zrobienie jakiegokolwiek jeszcze damage'u, no niestety nie trafia. Kolejny strzał zmarnowany. Wiele szczęścia ma Rexio w tej bitwie.
dwóch nieogarniętych przeciwników, trzeci niepotrafiący trafić w niego. Artylerie też nie zrobiły jakiejś wielkiej krzywdy mimo wszystko. No i teraz też artyleria... O, tutaj jedna stała, więc nie mogła po prostu zrobić wielkiej krzywdy, bo nie miała przestrzału. No i cóż. Prawie 5000 nastrzelane. Jedziemy dalej. Druga flanka niestety padła. No, za chwilę pewnie padnie T-44-100. No, Light próbuje coś tam świecić, więc będziemy informowani na bieżąco, jak są, jak się przedstawia sytuacja na drugiej flance. Tutaj mamy 120, która ucieka, która bardzo pasywnie zresztą od początku grała. No, mnie podjechała na początek gdzieś bliżej, wypluć może jeden magazynek, no ale później, no bardzo, bardzo pasywnie. Leksio jedzie po ten czołg jak po swój, jeden strzał przyjmuje, czyli wróg ma pestki, drugi przyjmowany na gąski przy sideskrapie, no i mamy T100LT. No, szkoda. Gdzieś nam się sojusznicy za plecami pokończyli, bo T-57 postanowił wrócić do bazy. Ach, nieudany strzał. 120 pewnie teraz ładuje, bo już dawno by wyjechała na naszego bohatera. Teraz ucieka. No i trzeba go jak najszybciej załatwić, zanim wsparcie dla niego w postaci tego Lighta nadciągnie. No, Light jest na dwie pestki, więc trzeba po prostu strzelić, schować się i wtedy będzie już jedna pestka, pestka za pestkę. Wynik 12-6, więc nasi wszystko ogarnęli spokojnie. Porobić jeszcze jakiś damage i będzie dobrze. Widzimy Lighta, który chyba strzelił, albo nie strzelił w ogóle. Teraz dopiero. No i o tym, to o czym mówiłem. Schował się nasz bohater, nawet w momencie oddania pierwszego strzału. Schował się i już miał przewagę, tym bardziej, że odbił pocisk tego przeciwnika, który go nie skończył. Artyleria nie trafiła. Jeszcze będzie na nią bicie? Jest, ale sojusznicy byli szybsi. Lew, bardzo fajnie, że tutaj przyjechał. O, i kolejny przeciwnik, który daje się nabrać na prostą sztuczkę. Kontowanie, jakieś wystawianie gąsek, no, zmianę. Zmiana kierunku jazdy. No i wszystko pięknie pozałatwiane. Przeciwnicy sami wpadali pod lufy. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, stalowa ściana i duży kaliber. 8100 obrażeń, 5 fragów, 1354 expa. Całkiem przyzwoicie. 120, no, wroga, 1500 damage'u. T57 nasz, tylko 1300? No nie, nie, nie. Typ czwarty, 1100. O, nie, dobra. Nie ma sensu. Nie ma sensu się śmiać, nasz bohater jest naszym bohaterem, więc na innych bohaterach nie będziemy się skupiać. 2210 zablokowane przez pancerz i to wystarczyło na stalową ścianę, czyli przeciwnicy naprawdę nic nie odbijali, albo po prostu nie tracili HP, chowali się gdzieś za skałami, ale nie, pominijmy to. 3 km przejechane, 900 asysty, 3 czołgi wyspotowane, no i... Trochę dziwna bitwa, dziwni przeciwnicy przede wszystkim, tych dwóch tam na środku przede wszystkim strzelających z odłamków oburzących, no cóż, tak to się zdarza. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.